weszłyśmy, już próbowałyśmy win i podoba nam się. Dużo się dzieje, a szczególnie tak późnym popołudniem i wieczorami. Wczoraj koncert był, Karaś Rogucki, no także fajnie. Jest jak co roku, to samo, te same wystawy, może i ludzie się zmieniają, więcej młodych jest, a starsi no to bardzo mało. My dopiero przyszłyśmy i już sobie coś tam wzięłyśmy, no nie? Pogoda jest taka nie za bardzo chyba zadowalająca wszystkich tak naprawdę winiarzy, bo normalnie startujemy o godzinie 11. Budki powinny być pootwierane i jak pani widzi, nie wszystkie budki są otwarte i jest to troszkę też smutne, bo może gdybyśmy my się też troszkę bardziej zmobilizowali do otwarcia, też byłoby więcej klientów. Pogoda nie dopisuje w tym roku za bardzo, pomimo weekendu, weekend super, ale w tygodniu pogoda nie dopisuje, klientów nie ma zbyt wielu. Odranczy. Powiem Państwu, że dosyć dużo się dzieje od samego początku, jesteśmy mile zaskoczeni, natomiast oby nam pogoda jeszcze dopisała w dalszej części. Każdy ceni swoją pracę. My uważamy, że taka jest cena adekwatna właśnie do tego, co my robimy. A druga sprawa, trzeba opróżnić beczki, żeby napełnić nowym winem. Uważam, że no muszą być takie ceny, żeby miało to w ogóle sens prowadzenia. Plan bycia tutaj w Zielonej Górze powstał w czerwcu. Tak. Za granicą byłyśmy i zwiedzałyśmy winnice, no to wypada również chociażby w Polsce jakąś jedną zobaczyć, nie? Na kult na pewno się wybiorę w piątek, tak, o 21:00, to na pewno. Co roku jestem na winobraniu i bardzo się cieszę, że coś takie święto jest. Martwi mnie pogoda, która teraz, no ale jak słońce wychodzi, to miejmy nadzieję, że do końca winobrania będzie ta pogoda dopisywała i nam, i w ogóle, i ludziom, którzy się tutaj wystawili, nie? No pogody nie przywiozłyśmy za dobrą, przynajmniej wczoraj, ale dzisiaj już jesteśmy zadowolone. Ale pogoda jest w nas. No miały być takie upały jeszcze w tym tygodniu, ale jakoś te upały nas opuściły wczoraj, deszcz przywitał, no i tak jak dzisiejszy dzień, chyba może taki być, bo nie gorąco, przyjemnie jest chodzić i spacerować. W czerwcu poznałyśmy koleżankę na Kaszubach, na takim wyjeździe, która jest tak, mieszkanką właśnie i ten zachwyt, ja mówię, byłam w Zielonej Górze, no dawno dosyć już, nie pamiętam wielu rzeczy, mówi, ale pamiętam tylko to, że mi się podobało i że mówiłam, że kiedyś jeszcze przyjadę, no i jesteśmy.